Siema, tu w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, raczej ja wam powiem trochę na temat słodzików, a dokładnie o najbardziej śmiercionośnym słodziku, jakim jest aspartam, który znajduje się przede wszystkim w napojach typu zero. Od wielu lat jest nagonka na aspartam i krąży wiele hipotez, teorii na temat tego aspartamu i postaram się je wytłumaczyć, wyjaśnić, z czego one się wzięły. Jaka jest prawda? Więc pierwsza, od jakiej zacznę, najważniejsza, bo najczęściej jest poruszana, czyli od aspartamu można dostać raka. Od wszystkiego można dostać raka, to jest pierwsze primo. Drugie primo, skąd się wzięła w ogóle ta hipoteza, że można dostać nowotwór, można dostać właśnie raka? Otóż jest kilka, może nawet kilkanaście badań, które rzeczywiście pokazują, że szczury po tym, jak podaje im się dane dawki aspartamu, chorują na nowotwór, dostają właśnie raka. Ale zapomina się o tym, że są setki dosłownie badań, które temu zaprzeczają. Więc mamy tutaj, wiecie, paręnaście badań, kilkaset badań. Więc nie można tutaj mówić o jednym badaniu, albo jak niektórzy ludzie lubią mówić, że jedno badanie zaprzecza drugiemu. Nie, bo badanie badaniu nierówne. Bo biorąc pod uwagę właśnie to badanie, w którym te szczury dostawały aspartam, trzeba wziąć parę rzeczy pod uwagę. Pierwsza rzecz jest taka, że były to cholernie duże dawki tego aspartamu. To są dawki rzędu, nie wiem, 1000 puszek Coca-Coli dziennie przez ileś tam tygodni, a u szczurów, przeliczając na lata ludzkie, nawet lat. Więc w jednym właśnie z badań pierwszy szczur, który zmarł na nowotwór, zmarł na ten nowotwór po 150, tam chyba 5 bodajże tygodniach. Przeliczając na lata ludzkie, jest to ponad 90 lat. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Kto w wieku 90 lat, w sensie, jaka jest szansa, że w wieku 90 lat nie będzie się miało nowotworu? To jest taki wiek, że no po prostu ten nowotwór jest i tyle. I trzeba wziąć pod uwagę, że w tym badaniu ten szczur, który tyle żył, żył dłużej niż normalny szczur. Przeciętnie szczur nie żyje 150 kilku tygodni, żyje krócej. Więc można powiedzieć, że aspartam przedłużył mu życie, tylko po prostu dostał raka. Ale to mówię, no w takim wieku po prostu dostajesz czasami raka. No tak się kurwa zdarza. Reszta zresztą badań też jest bardzo wątpliwa. Była mocno krytykowana przez właśnie naukowców, przez wszelkie organizacje, że te po prostu badania były no niekompletne, były słabe, były źle przeprowadzone, te dawki właśnie były za duże i to nie miało żadnego sensu. Także obecnie na stan wiedzy w 2019 roku nie ma żadnych doniesień i żadnej możliwości, żeby dostać nowotwór od aspartamu. Jest to bezpieczne pod tym względem jest to bezpieczna substancja. I zanim ktoś powie, że okej, bo to sponsorują firmy, które produkują żywność, cokolwiek, to pamiętajcie, że regulacje na temat odżywiania są dużo bardziej rygorystyczne niż te, które dotyczą na przykład suplementacji. Bo otóż od wynalezienia od aspartamu, w sensie, że naukowiec przypadkiem zresztą wynalazł po prostu substancję mega słodką, która właśnie nazywa się teraz aspartamem, do wprowadzenia tego na rynek minęło kilkanaście lat właśnie dlatego, że były pewne, no były problemy, bo nie wiadomo było, co to za substancja, czy ona może zaszkodzić, czy nie, a generalnie substancji szkodliwych nie dopuszcza się na rynek, po prostu, bo te firmy koniec końców miałyby bardziej przerąbane, niż by na tym zarobiły, więc ten argument totalnie nie ma sensu i to jest, no, to jest teoria spiskowa. Idąc dalej, aspartam składa się z dwóch substancji. Jeden to jest kwas askorbinowy, drugi jest to aminokwas fenyloalanina. I tutaj też również ludzie mówią, że to są rzeczy szkodliwe. Nie, one nie są szkodliwe, wręcz przeciwnie, są niezbędne do funkcjonowania, są niezbędne do życia. Fenyloalanina jest to jeden z aminokwasów egzogennych, czyli nie możemy, nie potrafimy go wyprodukować, tylko musimy go dostarczyć z zewnątrz, bo inaczej po prostu umrzemy, nam to zaszkodzi, jak nie będziemy tego dostarczać. I dzienna dawka to jest około 1,5 do 2 gramów fenylalaniny, gdzie w tym aspartamie no, jest tego dużo, 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 dużo mniej. Więc nie ma takiej możliwości, żebyśmy dostarczyli połowę dziennego zapotrzebowania fenylalaniny z napojów typu zero, przykładowo. I tak jak powiedziałem, jest to niezbędny aminokwas do funkcjonowania. I
tak, jest pewna grupa osób, której może to zaszkodzić, dlatego że generalnie fenylalanina jest metabolizowana, a jest pewna choroba zwana fenyloketonurią, w której ta fenylalanina nie jest metabolizowana i jest po prostu magazynowana w mózgu, co może go uszkodzić. Tylko że fenyloketonuria to właśnie jest choroba. Osoby z fenyloketonurią, raczej najmniejsze zmartwienie dla nich to jest to, czy mogą napić się napoju typu zero. I to jest najmniejszy dla nich problem. I choruje na nią mniej więcej 1 na 12-15 tysięcy osób. Więc jest to choroba stosunkowo rzadka. Także nie ma co tutaj mówić o tym, bo to jest, no to jest tak, trochę jak z glutenem, że osób chorych na celiaki jest 1%, to jest nawet dużo więcej niż na fenyloketonurię. I takie osoby muszą ograniczyć po prostu spożycie fenylalaniny. I to jest jak najbardziej normalne, to osoby o tym wiedzą, zdając z tego sprawę. Wszystkie inne osoby jak najbardziej fenylalaninę potrzebują dostarczać z zewnątrz i w żaden sposób im to nie szkodzi. Punkt trzeci to, że aspartam powoduje wzrosty glukozy i generalnie właśnie jest szkodliwy pod względem gospodarki glukozy, szkodzi na metabolizm, bla bla bla. Nie, otóż nie. Organizm ludzki nie jest tak głupi. I o ile na przykład u psów jest trochę inaczej, tak u człowieka jest inaczej. I u nas aspartam nie powoduje wyrzutu cukru, nawet spożyty natcho, czy w jakichkolwiek innych warunkach. Po prostu go nie powoduje. I też miałem wywiad właśnie z osobą, która jest chora na cukrzycę, która spożywa aspartam, spożywa napoje typu zero, sprawdzała poziom cukru po spożyciu takich napojów, gdzie powtórzę, to jest osoba z cukrzycą typu pierwszego. I w żaden sposób nie zauważyła, żeby były jakiekolwiek zmiany, czy piła te napoje, czy nie piła, czy po spożyciu rósł cukier, nie rósł. I czwarty punkt często poruszany to, że aspartam może źle wpłynąć na mikrobiotę, czyli bakterie zawarte w jelitach. Otóż również nie i również to potwierdzają badania. Ogólnie aspartam jest rozkładany zanim w ogóle dotrze do tego miejsca, w którym mamy te bakterie. Więc to on nawet nie ma jak mieć wpływ, dlatego że go tam po prostu nie będzie. On już zdąży być zmetabolizowany i nie będzie miał żadnego wpływu. Generalnie temat mikrobioty naszego organizmu jest tak słabo przebadany, że ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć na ten temat. I są dużo ważniejsze rzeczy niż to, czy spożywamy aspartam, czy nie. Bo dużo ważniejsze będzie to, czy spożywamy na przykład odpowiednią ilość błonnika. Czy dostarczymy warzywa i owoce, dostarczymy przez to prebiotyki, czyli taką żywność dla naszych bakterii właśnie jelitowych. I tak naprawdę jeden zły dzień taki jedzenia, nawet nie licząc tutaj aspartam, tylko rzeczy typu, nie wiem, pizza, jakieś fast foody, mocno przetworzone produkty, które tego aspartamu nie zawierają, to może dużo, dosłownie są badania, które potwierdzają, że to może wpłynąć źle na naszą mikrobiotę dosłownie w ciągu jednego dnia, gdzie na temat aspartamu nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby, że to może źle wpłynąć na nasze bakterie jelitowe. Podsumowując, czy aspartam jest zdrowy? Nie. Nie jest zdrowy, ale też nie jest niezdrowy. Jest po prostu wobec dzisiejszej nauki, z tego co wiemy na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy stan wiedzy, jest tam obojętny. Także czy go spożywać, czy nie, to zależy od człowieka. I ja tego nie mówię jako, nie wiem, żebyście pili napoje typu właśnie zero i tak dalej, bo mogą zaszkodzić chociażby na szkliwo, mogą być złe dla naszego uzębienia. Więc lepiej będzie pić wodę mineralną po prostu, niż takie napoje. Aczkolwiek ten film nagrywam bardziej dla tych, którzy się upierają, że jest szkodliwy. Bo co innego, ja rozumiem, uwierzcie mi, ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że okej, ale ten aspartam jest krótko na rynku, bo jest na rynku powiedzmy około 40 lat, więc nie wiadomo co będzie przed za 50 lat i tak dalej. Okej, w porządku, jeżeli masz takie obawy, boisz się, nie spożywaj, ale nie mów innym, że mają tego nie spożywać, bo jest szkodliwe, chociaż nie jest, bo to są dwie różne rzeczy. Co innego jest mówić, że nie będę czegoś spożywał, bo może mi to zaszkodzić, i tak na wszelki wypadek profilaktycznie nie będę tego pił, a co innego jest mówić, że nie będę tego spożywał, bo na pewno mi to zaszkodzi i nikt nie powinien tego spożywać. Najczęstszym tak naprawdę problemem, który się pojawia ze spożyciem aspartamu są to bóle głowy i one mogą się pojawić po spożyciu ilości aspartamu, która jest mniej więcej w około 3-4 litrach napojów typu zero, co jest dużo, to jest rzeczywiście dużo i już nawet słysząc, że ktoś pije, nie wiem, 4 litry coli zero, już powiedziałbym, że trochę przegina i że no lepiej by było jednak pić tą wodę mineralną, no bo chociażby ma więcej minerałów.
Także te ilości już są i tak duże, a co dopiero mówić o ilościach właśnie typu, nie wiem, 100 litrów czy 1000 litrów, gdzie prawdopodobnie prędzej zmarłoby się od przydawkowania ilości wody, po prostu od przewodnienia, niż przez aspartam. Także napoje słodzone i generalnie słodziki nie są szkodliwe, ale też nie są zdrowe. Są po prostu nam obojętne. Jeżeli ktoś chce i, nie wiem, łatwiej mu trzymać dietę przez to, łatwiej mu funkcjonować, nie wiem, uprzyjemnia mu to w jakikolwiek sposób dzień, spoko, niech spożywa. Jeżeli ktoś nie chce, boi się, nie wiem, chce mieć białe, zdrowe zęby, niech nie spożywa i tyle. Ale nie gadajmy głupot po prostu w internecie, bo no... To jest głupie po prostu. Jesteśmy w XXI wieku, każdy z nas ma dostęp do nauki, każdy z nas mógłby się dowiedzieć tego, co ja właśnie teraz wam powiedziałem, bo to nie są tajne informacje, to wszystko jest właśnie w internecie, wystarczy tylko trochę poszukać i wszystko będzie wiadomo. Bo jeżeli ktoś nie wierzy w badania żadne i generalnie mówi, że naukowcy, nie wiem, są źli i chcą zarobić na nas, no to jest trochę pierdolnięty po prostu. Co tu dużo ukrywać. Także jeżeli podobał wam się ten film, to dajcie łapkę w górę, wyślijcie go komuś, kto jest wrogiem aspartamu. Chciałbym, żeby się nawiązała tutaj dyskusja. Napierdalajcie tymi komentarzami. To było tyle na dzisiaj. Odsyłam do innych filmów na moim kanale. Pozdro.